No to siemanko, z tej strony pan MRF. Będzie na pewno mnie kiepsko słychać, no bo mikrofon jest z laptopa. Z laptopa jest mikrofon. Dzisiaj będzie taka forma w filmiku, a nie inna. Jakby to możecie od czasu do czasu usłyszeć. Tutaj moje papugi, tutaj co mam w domu. Mogą mnie troszeczkę wkurzać, no ale myślę, że mi to wybaczycie. Na razie jest siedzą cicho, więc nie jest źle. dobra. Dzisiaj opowiem wam, no powiem, no, pogadamy troszeczkę, bo parę osób mnie prosiło, żebym nagrał taki filmik informacyjny mniej więcej o tych zawodach, co mają być w Rzeszowie teraz. Pierwsza runda Enduro Pit Bike. Mianowicie, no, gdzie to i ogólnie czy będę i koszta jakie wpisowego by były i różne pytania mi się zadawaliście, więc postaram się na nie szybko odpowiedzieć, żebyście mieli taki filmik informacyjny, jakbyście się zdecydowali, żeby mogliście mnie tam ewentualnie namierzyć. Żebyście widzieli, gdzie to jest i abyście przyjechali czasem, żebyśmy mogli się spotkać. Dobra. No to co, najłatwiej i najlepiej wam to wytłumaczę poprzez to, żebyście no, weszli na stronę internetową, na stronę na Facebooku Lamby Pitbike i tam sobie poczytali o tym wydarzeniu. Jest tam wszystko napisane, więc mi się wydaje, że najłatwiej będzie to tak wam wytłumaczyć. Wchodzicie no, sobie na ich stronę, na ich stronę na Facebooku Lamba Pitbike. Potem mają tutaj przypięte wydarzenie. Przypięte mają wydarzenie u siebie. Tu mają nadchodzące wydarzenia. Klikacie sobie w wydarzenie. Pierwsza runda Enduro Pit Bike 2019. Tutaj macie 6. Klikacie sobie w to wydarzenie. I tu macie wszystko o tym wydarzeniu. Mianowicie, no, praktycznie wszystkie informacje. Nawet macie mniej więcej pogoda, jaka jest przewidywana. Przelotny deszcz, trochę kitowo, ale przynajmniej się nie będzie kurzyć. Dobra. Zaczynamy. Kiedy odbędzie się ogólnie cała ta impreza? No jak widzicie, no tutaj 6 kwietnia. Kurczaczki! Cichutko, proszę. Nie słuchają mnie. No niestety, no będziecie musieli trochę te kurczaki posłuchać. Zaczął nadawać. Dobra. 6 w sobotę i podobno, no tu pisze, że od 8 do 16 odbędzie się cała ta impreza na torze motocrossowym Lamba Pit Bike Rzeszów. I tu macie mapkę, możecie sobie kliknąć, widzicie? Pokaż na mapie, gdzie to jest. Na Spichlerzowej ulicy. Ewentualnie tu możecie jeszcze sobie dokładnie tą mapkę rozszerzyć, kliknąć, rozszerzyć i na pewno namierzycie dokładne położenie tego toru. Mi się wydaje, że macie tutaj adres, wbijecie po prostu w GPS-a i bezproblemowo znajdziecie ewentualnie na mapa Google albo ogólnie, chyba tutaj nawet dałoby się. Nie chcę się klikać, bo mam troszeczkę słaby internet i nie chciałbym, żeby czasem tutaj coś przerywało. No i widzicie, organizatorem jest Lamba Pitbike. Ewentualnie możecie tutaj do nich pisać na Facebooku, jakbyście coś chcieli, jakieś informacje dodatkowe, czego nie ma oczywiście tutaj napisanego, więc możecie do nich pisać. No, organizatorem jest Lamba, no i oczywiście bezpłatne jest wejście ogólnie na imprezę, nie? Jak chcecie tam po prostu podejść, pooglądać, ponagrywać, no jest to bezpłatne. No, mi się wydaje, że zawsze można podjechać, pooglądać, jak się ścigamy na tych małych piździkach, jak to niektórzy mówią.
że się nie da na tym jeździć i pobawić, ale naprawdę mówię wam, idzie się fajnie pobawić na tym sprzęcie. Jak się zarejestrować do tego wydarzenia? Zaraz zobaczymy. Pokaż więcej. Szczegółowe informacje. I tu macie wszystko, nie? Enduro Pitbike, to amatorskie ściganie na motocyklach typu Pitbike. W trudnym terenie będzie to połączone cross country z hard enduro w wersji mini. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma ograniczeń umiejętności. Potrafisz jeździć, posiadasz pitbike'a, możesz startować. I tu jest to właśnie, że jak posiadasz jakiegokolwiek pitbike'a, oczywiście jakiś pewny motor, nie taki, żeby się rozkraczył na tym torze, na pierwszej hopie, bo naprawdę, mówię wam, to też jest z względu bezpieczeństwa organizowane, żeby nie dopuścić nie wiadomo na jakim rozpadzie. Jakimś takim rozpadzie, lącinie, że złamie się i po prostu dość, że się ucierpisz ty na tym motorze, to możesz powodować zagrożenie dla reszty uczestników. A na przykład, jak ja będę na przykład leciał taką 170 albo ktoś inny rozpędzony i wjedzie w ciebie, no to wiecie, no jest duże niebezpieczeństwo wtedy. No, dostaniesz kierownicą albo w głowę, no albo będziesz miał jakieś słabo będzie zabezpieczony. Po prostu nie będziesz miał jakiegoś uczciwego kasku i to wszystko, no więc może do tragedii dojść, no. Jak ktoś ma jakąś rozpadówę, to naprawdę mówię, no odradzałbym na takim rozpadzie wybieranie się w ogóle na takie zawody. Najlepiej, żeby był jakiś pewny sprzęt, jesteś pewny, że masz ten pewny sprzęt, ale to już omówimy za chwileczkę. No i tu macie mniej więcej, która runda kiedy się odbędzie. Postaram się z kolegami być na każdej z rund. Mam nadzieję, że motor mi się nie zepsuje. Ja mi się zepsuje, postaram być przynajmniej w sensie takim, żeby ponagrywać coś, jak już motor mi siądzie. Ewentualnie może jakiś zorganizowałbym wtedy motor zastępczy, ale postaram się być na każdej z rund. Nawet wezmę wolne w pracy. Może jak koledzy mnie oglądają, to będą niezadowoleni. No ale to wszystko to weekendy, więc może jakoś to pogodzę wszystko. I tu macie klasy w cyklu. Tu macie kadeta i musicie spełniać ogólnie spełniać warunki, żeby należeć do danej z klas. No i tu macie wpisowe wynosi 80 zł. My z tego 80 zł oczywiście wiadomo, że to będzie te pieniądze będą przeznaczone na ogólnie zorganizowanie całej imprezy, na nagrody dla uczestników, dla wygranych z danej klasy po prostu będą te przeznaczone te pieniądze, więc no za darmo nie da rady wystartować niestety, no trzeba zapłacić, jak chcecie w takiej imprezie wystartować, więc no nie ukrywajmy, organizator nie organizuje tego z własnej kieszeni, jak jest wstęp wolny, skądś pieniądze na to wszystko muszą się wziąć, więc mi się wydaje, że ta cena nie jest wygórowana 80 zł jak na wystartowanie w takiej imprezie. No i tutaj macie, kto zarejestruje się do startu w rundzie drogą elektroniczną na tej stronie. Oczywiście zaraz tu będziecie mieć instrukcję. Ten dostaje od nas wielką, pyszną kiełbaskę. Więc opłaca się, mi się wydaje, że tak po zawodach, po udanym starcie wsunąć taką kiełbaskę za darmo jeszcze, no to to się opłaca, no, jak tylko i wyłącznie, że się zarejestrujesz troszeczkę wcześniej. I tu macie oczywiście instrukcję do rejestracji. Klikacie tutaj na ten link i rejestrujecie się na stronie. Nie będę klikał tego linku, ponieważ ja jestem już tam zarejestrowany i moje dane osobowe będą wyświetlone, a nie chcę mi się tego maskować, dokładać troszeczkę więcej roboty dla mnie. Mi się wydaje, że tutaj ta instrukcja jest tak przejrzysta, że sobie każdy sobie poradzi.
No i zgłosić się, tak, do biura zawodnika i tyle, no. Jak już się zarejestrujecie, naprawdę papierologii na miejscu oszczędzacie i mniejsze kolejki będzie, szybciej będzie to szło, naprawdę, bo jak będzie tak ze 40-50 osób, o 8 jak startują te zapisy do 10 chyba, tu macie, o jest, harmonogram, że od 8 do 10, 2 godziny jest na załatwienie papierologii całej dla uczestników, więc mi się wydaje, że takie rejestrowanie się przez internet jest super, ponieważ oszczędza dużo czasu, nie? Podchodzicie, wybieracie tam ten, wpłacacie wpisowe, załatwiacie tylko kurde podpiski i ten, i ewentualnie jak nie macie oklejonego numeru, nie macie numeru startowego, możecie dokupić ewentualnie na miejscu numer startowy. Właśnie nie wiem, jak to tam jest, czy się dokupuje, czy dostaje się karteczki. Właśnie nie pamiętam. No nie wiem, musiałbym się zapytać dokładnie jeszcze, jak tam będzie. Czy dostajecie na początku z całym tym chipem, dostajecie numer startowy, czy nie? Ale to wyjdzie w praniu. Nie ma się czym przejmować. Tam pewnie dyszkę by kosztowało takie okleina na motor. No i tu macie, no, jak mówiłem, od 8 do 10 jest możliwa rejestracja. Jak przyjedziecie, najlepiej przyjechać troszeczkę wcześniej. Jak otworzą biuro zapisów, no to wpadacie od 8, no i załatwiacie wszystkie formalności. No impreza tutaj pisało, że trwa do 16, tak mniej więcej, nie? Mniej więcej do 16 będzie trwała impreza. 16, 17. No i myślę, że tyle, no, tyle będzie, że wszystko wiecie, co byście chcieli wiedzieć. Tu możecie pisać, no jak mówiłem, możecie pisać do nich, jak nie wiecie czegoś, do Lamby Feedback na ich stronie na Facebooku możecie zadawać pytania. Jak oczywiście coś, czego nie wiecie tutaj. I oczywiście jak ktoś tam jest niepełnoletni, musi podjechać, ja oczywiście tutaj o tych klasach kadet, junior, junior pro i woman. Jak ktoś jest niepełnoletni, no i tak samo open, jak widzę właśnie. Jak ktoś jest niepełnoletni, to żeby po prostu przyjechał z jakimś prawnym opiekunem, ponieważ no, musi być pisemna zgoda na uczestnictwo i po prostu musi być z prawnym opiekunem dana osoba, bo inaczej się nie zarejestruje ogólnie. Inaczej nie będzie mogła wziąć udziału w takich zawodach. Musi być z prawnym opiekunem. Ale to oczywiście więcej informacji możecie tutaj uzyskać u Lamby. No, mam nadzieję, że nadążą odpisywać. No, dobra, no, bo kurczaczki mi tutaj coraz bardziej, kurde, napierdzielają. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Dźwięk, niestety, muszę was przeprosić za to. No, ale tyle. Dobra. Ja kończę, więc do usłyszenia, do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!